Cześć, witajcie na kanale CTG TV, ja jestem nie Paweł. Ja jestem nie Jacek. A w dzisiejszym filmie chcielibyśmy Wam zaprezentować trzy polskie przetworniki. A jakie? Zaraz się dowiecie. Intro. Vermilion Pickups to absolutna nowość na polskim rynku. Firma wystartowała dosłownie kilka tygodni temu. W ofercie znajdziecie całą masę różnych przetworników. Co, jak i gdzie? Na stronie Vermilion Pickups. Link znajdziecie oczywiście pod filmem. Nagramy dla Was dwa porównania. W dzisiejszym odcinku będą to trzy różne przetworniki od Vermilion Pickups, a w kolejnym porównamy jeden set do setu Simów Duncan SH6 i SH2. Przechodząc do meritum, humbuckery Vermilion Pickups podzielone są na 5 kategorii. American Dream, Modern, Nord, Nosferatu i Interstellar. W każdej z nich znajdziecie kilka przetworników o pewnych punktach wspólnych, ale różniących się od siebie. Każdy przetwornik możecie zamówić zarówno w wersji mostkowej, jak i neckowej w rozstawie 52 i 50 mm. Co dziś dla Was porównamy? Trzy wybrane pickupy to Werewolf z serii Nosferatu, oparty o magnes Alnico 2 i dwa magnesy ceramiczne z jedną cewką typu Blade. Infinity z serii Nord, zasilany przez magnes Alnico 5 i dwa magnesy ceramiczne. Oraz Apollo z serii Interstellar, oparty o 12 walcowych magnesów ferrytowych. Kilka słów o samych przetwornikach. Pickupy przyjeżdżają w plastikowym pudełeczku, w środku znajdziecie grafikę z seriami. Już dałem znać producentowi, że warto by było oznaczać dokładnie na pudełku, jaki to przetwornik i na pick-upie, jaki to przetwornik, bo później mogą się stworzyć różne problemy, tak jak na przykład Gibsony są totalnie nieopisane i tylko po oporności można sprawdzić, jaki to jest przetwornik. Jeśli chodzi o jakość wykonania, jest ok. Nie mam za bardzo się do czego przyczepić. I co jeszcze? Co jest najbardziej warte wspomnienia, jeśli chodzi o przetworniki, możecie je sobie totalnie spersonalizować, czyli wybrać kolor bobinów, wybrać rodzaj śrubek. Kolor śrubek również. Kolor śrubek, możecie dołożyć puszki, zarówno w neku, jak i w mostku. Wszystko po prostu jest totalnie, można totalnie spersonalizować. I tak jak już wspominał Paweł wcześniej, mamy dwa rozmiary, 50 i 52 mm. Także no, jest to i najważniejsze, wszystko oprócz puszek jest w cenie, czyli możecie sobie wybrać dokładnie taki pickup, jaki chcecie i kosztują cały czas tyle samo. I tak jak możecie tutaj zobaczyć, wybraliśmy specjalnie trzy różne wykończenia. Jest to wykończenie matowe, wykończenie szorstkie i standardowe błyszcząca zeberka kremowa. Jako, że nas znacie, chyba wiecie doskonale, że porównanie nastąpi w ciężkich brzmieniach, to znaczy w dropce na Jacksonie SLSMG oraz w drop A i Ibanezie RG-IB6. Odległość przetwornika od strun została ustawiona we wszystkich próbkach tak samo i było to 2,25 mm dla struny 6 oraz 2,5 mm dla struny 1, zarówno w Jacksonie, jak i w Ibanezie. Łańcuch sygnału prezentuje się następująco. PV5150 podłączony do Buzzarro 412 na V30 i do tego podstawiony SM57 Shure i MTP440 od Levita. Zanim przejdziecie na stronę, żeby sprawdzić opisy każdego pick-upa, zachęcamy Was, żebyście sobie posłuchali próbek i wyrobili swoje własne zdanie. Dla lepszego odsłuchu udostępnimy Wam także pliki Wave każdego pick-upa, link znajdziecie pod filmem. Nie przedłużając, zapraszamy na porównanie, ale zostańcie z nami, bo na końcu mamy dla Was małą niespodziankę. We'll be right back.
Dla tych, co zostali do końca... Albo przewinęli. Vermilion Pickups przygotował zniżkę po wpisaniu CTGTV. Przy składaniu zamówienia otrzymacie 10% zniżki. Tyle na dziś. Dajcie znać, który pickup dla Was najlepiej zagrał. A my widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale CTGTV. Tylko pamiętajcie, żeby za dwie łapki w dół zostawić. Koniecznie. Adios. Adios.